No witam serdecznie widzowie, witam serdecznie w kolejnym filmie na kanale i to we vlogu. Wow, kto by pomyślał, że ja zrobię vloga, jeszcze wyjdę z domu. Ale stało się, wyszedłem z domu i to słuchajcie, nie sam, ponieważ mam naszego wiernego towarzysza. A jest widzowie, w końcu się ruszyłem z miejsca i znowu będę jeździł. Co z tego, że jest czerwiec, a ja zwykle wracam do jazdy po zimowaniu, tak mniej więcej w marcu, kwietniu. Nieważne, mamy czerwiec, też możemy sobie pojeździć. Dobra, słuchajcie, ruszę w trasę, niedużą, bo to pierwsza trasa naprawdę. To jest pierwszy raz, kiedy wszedłem na rower od tak długiego czasu, od października, ja to minęło 9 miesięcy? Nie pomyliłem się? Nie, 8, tak, 8 miesięcy, dobrze powiedziałem. W każdym razie, zachciało mi się coś, jadę i uznałem, że ej, mam jakąś taką chęć sobie ponagrywam znowu jak za starych czasów. Także jedziemy, no co mam więcej powiedzieć. Ruszajmy, pogadamy sobie dzisiaj, nie jakoś, nie chce mi się nic pokazywać zbytnio, zwłaszcza, że co ja mam pokazywać, trawę mam wam pokazywać kiedyś? Nie, wolę sobie pogadać po prostu, jakoś tak będę miał z tego większą przyjemność. Dobra, nie ma co, ruszamy. Dobra, o dziwo jadę jakoś, kurde, jak ja dawno nie jeździłem BMW, serio. Prawda, no mówię, te faktycznie 10 miesięcy, zwłaszcza, że jeszcze jadę jedną ręką, bo trzymam sobie telefon na safe sticku, czego też dawno nie robiłem, bo ten safe stick, którego akurat teraz trzymam sobie, no to on mi przez większość czasu służy jako statyw do nagrywania filmów w domu, ale ej, nie jest źle i to nawet szczerze spoko, a to nie jest ten sam statyw, którego używałem dawno temu, ponieważ wcześniej używałem zupełnie innego, bo wtedy jak to było, że ja go zgubiłem wtedy na nagrywkach tych filmów fabularnych, kiedy to było 3 lata temu, potem kupiłem ten i on mi na początku w ogóle go nie używałem, bo okazało się, że coś pilot nie działa i nawet nie mogłem sobie tutaj operować, wiecie, tym guziczkiem, co nie? Więc skoro nie mogłem używać tego guziczka, to mówię, a na co mi się przyda ten selfie stick? Ale to go kupiłem jeszcze przed zmianą telefonu na tego. Też chyba pierwszy raz używam Samsunga nagrywania takiego vloga. Tego Samsunga mojego S21, co ma naprawdę bardzo ładny aparat. Kurde, nie wiem, jest tak gadam od rzeczy. Znaczy ja wiem, o czym chciałem dzisiaj pogadać, a na razie gadam tak po prostu zwyczajnie. O. Ej, całkiem nieźle, naprawdę jest dobrze, widzowie. No, i ja też się tak całkiem nieźle. Nawet przy gadaniu to tak mi się aż tak nie myśli o jeżdżeniu. Po prostu wsiadam i jadę. To tak jakbym muzykę sobie odpalił, ale gadanie jest o wiele przyjemniejsze moim zdaniem. Zwłaszcza, że mi się słuchawki odwaliły, ale to mniejsza z tym. No i wracając, no to tamten safe stick zgubiłem. Tego jak kupiłem, no to na początku go nie używałem, bo nie miałem po co. Finalnie on ma składane nóżki, więc go używałem jako statyw do sobie normalnie nagrywania filmów tych przy biurku, więc jest to pierwszy raz, kiedy go używam tak w takich normalnych warunkach, do którego czego używać. Tamten pamiętam, że trochę był niewygodny strasznie, a ten jest w miarę okej. Okej, o, znaczek międzybórz, no. Więc po prostu, co, otrzymam sobie, jedziemy sobie ładnie, pięknie i naprawdę tak, to jest dosłownie pierwszy raz, kiedy ja jadę rowerem. Nie wiem, jak to widać. Dobra, nie widać zbytnio, mniejsza z tym. Więc tak jadę i ja nie czuję jakiegoś wielkiego problemu z jazdą. Ja po prostu wsiadłem i pojechałem, jak gdyby nigdy nic. Jakby te kilka miesięcy w ogóle nie minęły. Nie wiem, jakbym wsiadł na rower ostatnio wczoraj. Po prostu. Ale też właśnie zasługa tego, że gadam. To jest bardzo przyjemne zajęcie. Dziwi mnie też fakt tego, że ja w ogóle nagrywam bez żadnego oporu tak na dworze. Ale mam wrażenie, widzowie, że ostatnio troszeczkę, o wiele łatwiej mi się nagrywa tak na zewnątrz. Bo ja przez długi czas miałem takie coś, że ja po prostu jakoś nie miałem w ogóle chęci ani przyjemności nagrywania tego typu filmów. Kompletna blokada, jakby olać wszystko tak jak było kiedyś, znaczy olać po prostu takie, że sobie opowiadam o czymś, a ostatnio nowo mi się chce opowiadać. O, czy ja mogę zrobić taki kadr? No, można, super. No i tak jakoś ostatnio nagle mi się znowu zachciało gadać, opowiadać, dlatego też codziennie wrzucam Instastory na przykład, takie gadane, krótkie, gdzie coś tam opowiem i mam gdzieś z tego jakąś małą przyjemność. Ale w ogóle ostatnio się zmienia względem YouTube'a przede wszystkim. Dla tych, którzy nie widzieli filmu na Hedosie Minecraft, bo tam już coś opowiedziałem, będą modyfikacje ogłoszeń. Znaczy tak, majowe ogłoszenie, no to mieliście. Discord. Discord sobie żyje, wszystko jest okej. Okay. Znaczy, nie jest wszystko okej, okay, ale to związane z serwerem w Minecrafcie, który, no z nim jest różnie, ja go finalnie już nawet nie obsługuję, ale to też wszystko opowiem później. Ale ogólnie Discord stoi w miarę. Natomiast jeżeli chodzi o ogłoszenie czerwcowe, które miało być tym najpotężniejszym, ono dalej będzie potężnym ogłoszeniem, ale będzie zupełnie inny niż w początkowych zamysłach miało być. To znaczy, chciałem wam zapowiedzieć, że oj, będzie się działo, widzowie, kurde, czekajcie, bo teraz jadę sobie troszkę z górki, a nie, dobra, jeszcze jest okej, spokojnie. Miałem wam w czerwcu powiedzieć o naprawdę fajnych rzeczach, takich, będzie się dużo działo, dużo kontentu będzie, finalnie nie będzie, znaczy będzie więcej, ale nie tak
jakbym chciał. Kurde, mówię tak strasznie okrętkowo, a nie chciałbym mówić okrętkowo, ale nie mogę wam powiedzieć wprost, ponieważ nie dość, że to się ciągle coś zmienia, tak stałość do końca nie jest, to jeszcze ja nie chciałbym powiedzieć czegoś, zanim nie po prostu nie dokończę tego. Dopiero jak będę miał wszystko zapięte, a że teraz jest ciężko, bo studia i tak dalej, to z czasem mniej, no to nie mam tego jeszcze wszystkiego dopięte, ale czerwiec dopiero zaczął, więc że spokojnie mamy czas. I w ogóle z mojej trasy, która będzie miała tylko 7 km, zrobiłem może 2, już zajechałem na pierwszą wioskę, do której miałem zajechać, także naprawdę, nagrywanie takich filmów, nagrywanie filmów w trakcie jazdy jest dla mnie bardzo przyjemne. Chyba będę częściej tego robił, zresztą tu mi się najłatwiej gada, w sensie jakbym nagrywał to siedząc sobie przy biurku, jest nieprawdopodobieństwo, że po prostu bym nie powiedział nic, co bym chciał powiedzieć, nie miałbym takiego luzu. Natomiast tu mam taki luzik, sobie po prostu jadę, to mi też umija bardzo jazdę, bo po prostu ja się na jeździe skupiam, ale nie tyle bym miał się skupiać, bo jakbym się skupiał bardziej, to bym się przejmował tym, że wymiękam, a tak to po prostu jadę, dosłownie. Od tych, ile to mamy, 7 minut, ja po prostu jadę jak gdyby nigdy nic i to jest super. No ale wracając do rzeczy, więc Crossy Minecraft został jeszcze zamknięty, będzie modyfikacja czerwcowego ogłoszenia, a i co to w ogóle nawet nie wiem, czy się pojawi, ale to akurat nie jest związane bezpośrednio z tym, co robię, bo lipcowe ogłoszenie nie byłoby tylko ogłoszeniem mojej działalności takiej własnej. Chyba by tam coś się wydarzyło fajnego, myślę, że się wydarzy, chociaż teraz to jest różnie. Ale też fakt tego, że jest czerwiec i pewnie nikt nie ma czasu robić. Ja też z czasem różnie. Dziwne będzie to, że będzie drugi film w tym tygodniu, ale bo ten film leci prawdopodobnie w niedzielę, albo jeszcze nawet sobota, która to jest godzina. Nie mogę spojrzeć teraz na zegarek zbytnio, a jak wychodziłem, była chyba 17, więc no będzie chwilę po 17. Teoretycznie jakbym się spiął, bym go dzisiaj wrzuciła, nie wiem, czy coś sobie. Jeżeli będziecie mieli film dopiero w niedzielę, ale taki film to jest, wiecie, to nie jest to. Coś ja lubię takie filmy robić na luzie, ale nie mógłbym robić tylko takich. Ja jednak chcę się trochę przyłożyć też do swojej pracy. Pracy. Co ja gadam, jaka praca? No jest to gdzieś powiedzmy jakaś taka praca, bo trzeba włożyć pracę w to wszystko. Ale właśnie też tutaj przy okazji, ja się na Instagramie o tym trochę rozgadałem, ale chciałem też na YouTubie, bo na Instagramie Instastory znikają, a też nie każdy mnie obserwuje. Ale też właśnie chciałem sobie przy okazji dzisiaj odpalić nagrywanie, trochę wam opowiedzieć, żeby też jeszcze nie zadać wszystkich konkretnych szczegółów. Ma to poświęcić odpowiedni film, za niedługo, ale chciałem tak sobie na luzie trochę coś powiedzieć. Po prostu przez to ja sobie pracę narzuciłem, bo gdyby wszystko tak jak sobie zaplanowałem wpaliło, to w jednym momencie byłbym na 4 kanałach, z czego 3 byłyby moje, a 4 nie do końca. Więc słuchajcie, to by było naprawdę dużo do roboty. Ja bym się wykończył. Już powoli zacząłem wykańczać. Jak sobie zdałem z tego sprawę, no to trzeba było coś z tym zrobić, tak? Dlatego się Hedosi Minecraft zamknął. Oraz też następują pewne modyfikacje ogłoszenia czerwcowego, bo po prostu ja muszę sobie użyć. Ale dzięki temu o wiele przyjemniej się teraz nagrywa filmy. Prawdopodobnie widzowie w tym momencie, gdybym dalej tak zasuwał, znaczy bym chciał tyle zasuwać, bo nawet nie wiadomo, czy ja bym tyle robił, bo już nawet mi się nie chciał tyle zasuwać. W sensie mnie nawet przytłaczała trochę myśl, że ja muszę zasuwać aż tyle i że będę musiał zasuwać aż tyle w jakiejś niedalekiej przyszłości, bo to nawet teraz nie byłby taki najbardziej intensywny moment. Najbardziej intensywny moment miałbym w lipcu, kiedy już by wszystko ruszyło całkowicie. No to słuchajcie, nawet myśl o tym, że muszę tyle zasuwać, nie dawałaby mi spokoju. I nawet odczułem, że na głównym kanale filmy tracą na jakości. Odczułem to, że ta ilość rzeczy, którą robię, wykańcza mnie. Przez to po prostu nie mam aż takiej wielkiej werwy do nagrywania i te filmy są po prostu gorsze. A ja za każdym razem, jak otwierałem coś nowego, to mówiłem sobie, słuchajcie, a mój główny kanał będzie zawsze dla mnie najważniejszy. Nieważne, co będziemy robić, najważniejszy jest dla mnie mój główny kanał, bo jest to moje. Zwłaszcza, że osobiście powiem wam, ja widzę, że dużo youtuberów, którzy tam sobie robią jakieś wielkie rzeczy, zapominają o tym, co o swoich głównych kanałach, tych, od których zaczynają swoją przygodę. Kanały stoją, tam nic się nie dzieje, a oni zajmują się wszystkim innym. Ja nie chciałem tak robić. Ja chciałem, żeby mój główny kanał stał dobrze i w ogóle właśnie będę jechać na miejsce. To sobie zatrzymam tam się na chwilę, opowiem i wrócimy z powrotem. Coś wam pokażę w ogóle przy okazji, bo dojechałem do miejsca, znaczy zaraz dojadę do miejsca, gdzie jest coś. Jest coś, gdzie kiedyś byliśmy, dawno temu na vlogach. Wam pokażę. Ale jeżeli chodzi o pokazywanie dawnych miejsc, mam pomysł w wakacje, zrobię sobie rundkę. Jak już będę na tyle w formie, to się przejadę na taką dłuższą wycieczkę i pozwiedzam sobie wszystkie miejscóweczki ze starych vlogów. No dlaczego by nie? Wiem, że do tej części muszę rowerem dojechać, więc po prostu tam będę musiał, muszę sobie wybrać formę. No i których autem, ale to bez problemu. Także dopiero taką wycieczkę zrobimy w wakacje. Dobra, ja sobie tylko wysiądę i stanę na chwilę, to wam pokażę, a potem będę opowiadał dalej. To w drodze potem już będę opowiadał. Także czekajcie chwilę. Dobra, i teraz czekajcie. Pokażę wam tak. O, nie wiem, czy to widać. Chyba nie do końca. Czekajcie, to wam podejdę kawałek tutaj dalej. Chyba tego nie do końca widać, ale tam jest stary młyn. Tym kiedyś udawaliśmy, że tam jakieś straszydło było. To był taki stary film. Kiedy to było? 2018, wtedy jak brodę zapuściłem. Z tego co widzę, tam w ogóle ciężko podejść teraz. Czekajcie. Muszę podejść tak kawałek bliżej. Zobaczymy teraz, czy widać. No coś tam widać.
jakieś takie małe części tego. To jest wszystko ładnie zarośnięte. Nie wiem, czy w ogóle tam będę mógł wejść kiedyś. Zobaczymy. Ale postaram się przy okazji właśnie tej wielkiej wycieczki, którą na pewno zrobię, bo chciałem sobie pozwiedzać trochę. Chcę w ogóle w wakacje powiem troszeczkę drogasków. Chcę ogólnie się trochę więcej ruszać, dlatego też właśnie dzisiaj wsiadłem na rower. Ostatnio też zacząłem troszeczkę więcej jakieś, powiedzmy, no minimalnie więcej jakichś aktywności robić. A rower też tutaj miał być właśnie takim elementem, że sobie też dodam to i pojeżdżę sobie. Ale nie chciałem robić właśnie takich drogasków jak kiedyś, że po prostu puszczam muzykę i po prostu pokazuję, wiecie, że tak jadę, o, i widać to, co mam po boku. Nie, bardziej wolę sobie pogadać, coś opowiedzieć. Przyjemnie mi w takiej formie jest. Dobra, zobaczyliśmy to. Wsiadam na rower, w drogę powrotną i do końca wam opowiem o tych rzeczach, które się będą działy. Dobra, na czym ja skończyłem wcześniej mówić? Aha, na tym, że filmy na jakości straciły. No, to właśnie odczułem, że zacząłem robić filmy na odpierdzie. To poczucie, że mam tyle do zrobienia, mnie po prostu dobija, aż mi się odechciało coś robić. I pamiętam, że jak pierwszy projekt sobie odpuściłem, ale o tym więcej powiem wam dopiero w czerwcowym ogłoszeniu, no to pamiętam początką ulgę, że mam jedną mniej rzecz do zrobienia, taką, która nawet nie wiem, czy nie lepiej właśnie, że odpuściłem, bo to przemieni się w trochę coś lepszego moim zdaniem, a to lepsze będzie jeszcze do tego takie, że będę mniej się przy tym męczył, no to początką ulgę, aż mi się zachciało na nowo robić filmy. A teraz jak zamknąłem Hedosi Minecrafty parę dni temu, to jeszcze większą. I właśnie prawdopodobnie widzowie, ta ulga nie pozwoliłaby mi nawet wsiąść na rower dzisiaj. Wiem, że to brzmi trochę abstrakcyjnie, ale tak mogłoby być, że byłbym taki jakiś trochę przytłoczony, że nie wsiadłbym na rower, nie ruszyłbym się, tylko bym siedział, gapił się w ekran i albo coś robił, albo zajął czymś w głowie, żeby nie robić. Wszystko, żeby nie robić. Ja wiem, że to brzmi w ogóle wszystko strasznie dziwnie, bo ja sam czuję się dziwnie, jak mi to z ust wylatuje, ale ogólnie tak właśnie trochę jest. Trochę mnie ten YouTube, mimo wszystko, że go uwielbiam robić, to mnie trochę, jak za dużo czyn, to mnie przytłoczył. Ale powiem wam szczerze, że miałem takie coś, że jak wróciłem po tych wszystkich przerwach, które się działy w ostatnich latach, to zaczęło mi się robić coś takiego na początku, że chciałem robić nie wiadomo ile rzeczy, tylko po to, żeby już nie mieć takiego poczucia, że ja nic nie robię. Ale trochę źle się za to zabrałem, bo zamiast normalnie po prostu robić rzeczy, zacząłem robić rzeczy za dużo. Za dużo na ilość czasu, jaką dysponuję i za dużo na moją głowę. Także musiałem po prostu poodpuszczać. I na przykład teraz, widzicie, aktywność moja YouTube'owa w formie na przykład takiego vlogaska oraz tych codziennych Instastory. Lubiłem właśnie nowe Instastory, fajnie mi się tak gada, bo ogólnie na nowo mi się zachciało gadać do kamery, stąd też właśnie ten film. Także cóż, no wiem, że się rozgadałem znowu, ale ja po prostu uwielbiam to robić i skoro mam z tego chęć, a jeszcze mam z tego jakąś korzyść, bo siadłem na rower, w tym momencie mam 17 minutę, a ja nagrywam, nie licząc w początku, to nagrywam bez przerwy i po prostu ja nie czuję się aż tak bardzo zmęczony. Może trochę teraz pod górkę jechałem. Ja się czuję tak po prostu zwyczajnie. Jeszcze czuję, jakbym w ogóle nie miał tej przerwy od jeżdżenia. Może teraz po tej górce trochę. Pewnie odczuję dopiero jak stanę. Ale dobra, pierwsza trasa zrobiona. To będzie raptem 7 km, ale zapomniałem włączyć sobie licznika w telefonie, bo tak jakoś się zabrałem do nagrywania pod domem i zapomniałem włączyć. Muszę z następnym raz włączyć, no ale te 7 km mam raczej trzaśnięte. Ta pierwsza trasa chciałem zrobić dzisiaj koło 10, no więcej nie dałem rady zrobić, bo jakbym pojechał dalej, to już bym się w pewnym momencie zajechał. Mamy zaliczone i spoko jest. I będę szło w kolejne trasy. To będę was też ze sobą zabierał. Pod warunkiem tylko, jak będę miał o czym gadać, bo takie pokazywanie, jak mówiłem, nie sprawi mi już przyjemności. Muszę mieć tematy, o których miałbym poopowiadać. Także standardowo, jeżeli chcecie, żebym o czymś opowiedział, może jakiegoś, nie wiem, Q&A w trakcie drogi zrobimy. Nie no, błagam, Q&A, co wy? To jest najgorszego sortu zapychacz. Prawda. Mogę zrobić Q&A raz w roku, teraz, tak myślę sobie. Chcę zrobić Q&A na koniec roku, takiego wielkiego, podsumowującego cały rok, ale Q&A więcej robił nie będę, bo czuję jednak te zapychacze. Jednak mimo wszystko mogę robić content rzadziej, ale niech to będzie porządny content. Taką myśl sobie pozostawię, mogę robić mniej, byłoby to było porządne. Ja jestem zdolony na przykład teraz z omówienia trzeciego odcinka Kenobiego. Z Adim nam to fajnie wyszło i myślę, że koniec już wyjdą fajnie. Z tego jestem bardzo zadowolony. Nie jestem zdolony na przykład z recenzji Doktora Strange'a, ale tu też jest to, że ja na MCU aż tak jeszcze się nie znam, ale tak poza tym no to brak tej formy, to przytłoczenie całe to wszystko i po prostu brak jakiejś takiej werwy do nagrywania. Ale myślę, że będę teraz ją odzyskiwał powolutku i wszystko będzie dobrze szło. W wakacje trzeba wbić w końcu 1000 subów, a powiem wam, już wiem, co będzie na specjal i to będą fajne rzeczy. Ja wiem, że jedyne co teraz mogę robić, to tylko jak mówić, no będą fajne rzeczy, ale po prostu nie mogę wam powiedzieć, no bo nie byłoby niespodzianki, prawda? Dobra, bo mówiłem, że nie odczuwam zmęczenia, ale trochę je odczuwam, muszę na chwilę się zamknąć i przejechać do domu. Pod domem się pożegnam, także widzimy się za jakąś chwilę. A was będzie wiadomo chwila, a dla mnie jakieś z 5-10 minut, nie wiem. Zobaczymy.
Zajechałem, jeszcze za chwilę odpocząłem. Powiem wam widzowie, szczerze mówiąc, ten ostatni fragment był najmniej przyjemny dla mnie. Po pierwsze już dlatego, że byłem trochę zmęczony, bo byłem jednak mimo wszystko, choć mówiłem sobie, nie jestem zmęczony, dobrze jest, nie. Jednak to niejeżdżenie owem trochę dało sobie znać i troszeczkę się zmęczyłem. A po drugie, jakoś wygodniej mi się po prostu jeździ, jak tak sobie gadam. Naprawdę, jak jechałem wcześniej i gadałem sobie, to jechało mi się przyjemnie. Nie czułem w ogóle, jakbym jechał, gadam pod koniec. A jak już tak jechałem bez gadania, no to już po prostu człowiek skupiał się na tym, że jest zmęczony i że już jedzie i jest po prostu zmęczony, ale dobrze, jestem zadowolony. Zadowolony, bo ja taką aktywność lubię. Ja lubię jeździć z tym oto towarzyszem. Lubię. Lubię jeździć, tylko odkąd kupiłem auto, co się stało rok temu, to ja się byłem strasznie wygodny, bo mogłem się szczerze mówiąc zebrać szybciej do jeżdżenia, ale jak jestem w domu na weekend, bo przejeżdżam na weekend, bo studiuję, no to wtedy mi się chce po prostu posiedzieć albo wsiąść za kierownicę, bo ja uwielbiam jeździć, naprawdę. Także bardziej człowiek się skupia na tym, żeby wsiąść za kółko, niż wsiąść na rower. Ale dzisiaj tak jakoś miałem bardziej chęć właśnie wsiąść na rower i pogadać się z wami. Także też od razu wam mówię, widzowie, nie oczekujcie ode mnie, że ja będę tak często takie vlogi robił, bo nie. Ja opowiadam o filmach, to jest główne moje tutaj zajęcie. Vlogi mają być taką odskocznią małą. To jest to, co ja chciałem zrobić już dawno temu. Chciałem, żeby vlogi były odskocznią co jakiś czas, tak sobie jak najdzie mnie ochota, wsiadam na rower na przykład, albo siadam sobie przy biurku i gadam. Natomiast content filmowy jest contentem podstawowym. Także vlogi będą co jakiś czas, jak mi najdzie ochota, albo tak jak mówiłem, jak będzie co pokazać, albo będzie o czym pogadać. Na przykład mówię, że w wakacje będą wycieczki i wtedy postaram się coś nagrać, bo wtedy będzie co pokazać i ja będę miał do tego też chęć. Ale mogę na przykład powiedzieć, że vlog będzie za 2 tygodnie chyba, bo będzie co pokazać, ale potem na przykład będą te wycieczki, postaram się jeszcze to zrobić w lipcu i potem nie będzie czego opowiadać, ani co pokazywać, ani też nie będę na to ochoty. Także będzie to bardzo okazjonalna rzecz, ale myślę, że taka fajna odskocznia czasami od normalnego kontentu. I to chyba będzie już na tyle, także jeżeli wam się film spodobał, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, wbijmy w końcu ten 1000, bo będzie fajnie, będzie super. No i standardowo widzimy się już niedługo w kolejnych filmach, także trzymajcie się, a czekajcie, muszę zmienić rękę, żeby się normalnie pożegnać. Także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!